Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Chcieliście więcej o samolotach natowskich? No to będzie o samolotach natowskich. Zanim jednak do tego przejdziemy, to kilka słów na temat pewnego filmu, który bardzo lubiłem. Był taki odcinek Bonda, w którym była ciekawa intryga porwanie bombowca z bombami atomowymi był w tym filmie wątek polski polskiego fizyka jądrowego z Warszawy, który podjął pracę dla organizacji Widmo, generalnie dobre aktorstwo w wydaniu Shona Connery'ego. No i był w tym filmie, jak już wspomniałem, Samolot. W 1957 roku brytyjskie Królewskie Siły Powietrzne otrzymały nowy samolot bojowy, znany jako Avro Vulcan. Maszyna szybko stała się istotnym elementem brytyjskiego systemu odstraszania jądrowego. Stan ten utrzymywał się mniej więcej do 1969-1970 roku, kiedy zadanie to spadło na brytyjskie okręty podwodne z napędem atomowym, które były przygotowane do przenoszenia międzykontynentalnych pocisków balistycznych Polaris. Pierwszą jednostką, która latała na wulkanach, była sformowana w Waddington, niedaleko Londynu, 230. Jednostka przeszkolenia operacyjnego, która powstała 31 maja 1956 roku. Jej zadanie polegało na prowadzeniu szkolenia personelu latającego i technicznego, który później trafiał do Bomber Command. Jednocześnie prowadzono dodatkowe testy nowego samolotu bombowego który miał być już wkrótce wykorzystywany w szeregach Bomber Command i samolotem tym był właśnie Vulcan. Próby zakończyły się we wrześniu 1956 roku w Boscombe Down, a kilka miesięcy później 18 stycznia 1957 roku do Waddington skierowano dwa pierwsze samoloty Vulcan B1. Szkolenie personelu naziemnego i latającego trwało bardzo długo, zakończyło się dopiero 21 maja 1957 roku, gdy pierwsza grupa kursantów została skierowana do 83. Dywizjonu Royal Air Force jako pierwsza eskadra. Już wcześniej do Waddington dostarczono sześć seryjnych wulkanów w wersji B1, natomiast 83 Dywizjon, który był pierwszą jednostką operacyjną latającą na wulkanach, zaczął odbierać swoje samoloty w dniu 11 lipca 1957 roku. Po dostarczeniu samolotów do 83 Dywizjonu rozpoczęło się przygotowanie personelu latającego do udziału w konkursie bombowym, w którym Brytyjczycy. Mieli uczestniczyć w rywalizacji z amerykańskim dowództwem lotnictwa strategicznego. Bliska współpraca pomiędzy Amerykanami i Brytyjczykami była wynikiem decyzji podjętej przez Amerykanów, którzy postanowili, że Royal Air Force zostanie wykorzystany w amerykańskich planach uderzeniowych na wypadek wojny z układem warszawskim. Pod koniec tego roku w ramach programu Project E 83 dywizjon został do swojej dyspozycji amerykańską broń atomową. Pierwsze działania prowadzone z wykorzystaniem nowego sprzętu nie wzbudziły przesadnego entuzjazmu u Brytyjczyków. Jednocześnie rozpoczęło się przygotowanie kolejnych jednostek, które miały latać na samolotach Wulkan. Kolejną jednostką, której przydzielono wulkany, był 101 Dywizjon, sformowany 15 października 1957 roku w Finningley. Kilka miesięcy później rozpoczęło się formowanie kolejnej jednostki. Był to 617 Dywizjon, który utworzono w Scampton. Zwiększenie ilości samolotów wulkan w służbie Royal Air Force wymagało wielu kroków. Jednym z nich było wspomniane już przygotowanie personelu. Natomiast konieczne okazało się także odpowiednie przygotowanie baz. Konieczne było m.in. doprowadzenie części z nich do tak zwanego standardu A, który obejmował m.in. wydłużenie pasów startowych, stworzenie specjalnych obszarów awaryjnych, dodatkowych umocnień, utwardzonych miejsc postojowych dla 16 samolotów wulkan oraz specjalnych punktów składowania i obsługi uzbrojenia jądrowego wszystko to wymagało dużych nakładów finansowych i co najważniejsze czasu. Dlatego też przezbrajanie kolejnych dywizjonów na samoloty Vulcan postępowało bardzo powoli. Kolejnym powodem, dla którego następne samoloty docierały do jednostek nie tak szybko, jak życzyliby sobie tego przedstawiciele Bomber Command i sami lotnicy, była kwestia niskiej przepustowości jednostki Waddington, gdzie odbywało się szkolenie personelu latającego i technicznego. 1 lipca 1960 roku możliwe stało się stworzenie drugiej eskadry szkolnej w tamtejszej jednostce szkolenia operacyjnego, do której zaczęły trafiać samoloty w wersji B2. Do 1965 roku w jednostce wykorzystywano także samoloty w wersji B1, co pozwoliło na przyspieszenie szkolenia. Jednocześnie w Waddington rozpoczęto tworzenie kilku kolejnych jednostek, które tam stacjonowały. Problemy ze sprzętem rozwiązano przekazując im samoloty eksperymentalne i część maszyn szkolnych, co pozwoliło na sformowanie aż trzech nowych dywizjonów. Były to Dywizjon 44, 50 i 101. Początkowo. Jeszcze przed zawarciem umowy pomiędzy Brytyjczykami i Amerykanami wyposażeniem bombowców Avro Vulcan była bomba jądrowa Blue Danube. Jednak w czerwcu 1954 roku rząd brytyjski zapoczątkował rozwój mocniejszej bomby wodorowej, a od marca 1958 roku w Szkole Uzbrojenia Dowództwa Lotnictwa Bombowego rozpoczęły się prace nad czymś, co miało być znacznie lepsze. Była to brytyjska bomba jądrowa Violet Club. Generalnie bomba Violet Club była tą samą bombą Blue Danube, która otrzymała nową głowicę bojową znaną jako Green Grass. Efekty prac nie budziły jednak zaufania Amerykanów, którzy w kolejnych latach postanowili udostępnić Brytyjczykom swoje bomby Mark V. Pierwszą jednostką, która zaczęła wykonywać loty z podobnymi bombami, było skrzydło z Waddington, w którym oprócz wulkanów latały także Wiktory i Walianty. Później amerykańskie bomby zostały przydzielone także do eskadr stacjonujących w Huntington i Markham. Każda z baz miała 24 sztuki amerykańskich bomb, które pozostawały pod kontrolą amerykańskiego personelu wojskowego. Było to oczywiście niezbyt dobrze widziane przez brytyjski personel, który odnosił wrażenie, że sojusznicy mu nie ufają, ale ten stan utrzymywał się przez całe lata. Później zaczęto stosować także bomby Yellow Sun Mark 1. Była to ostatnia bomba wodorowa zamówiona przez rząd brytyjski w 1954 roku. Prace nad jej stworzeniem trwały do 1960 roku. Tym razem było to uzbrojenie kompletne, które szybko zastąpiło w brytyjskich jednostkach lotniczych bomby amerykańskie Mark V oraz Violet Club. Bomba ważyła 3157 kg i miała moc 500 kg. W użyciu pozostawała jednak bardzo krótko, bo w 1963 roku opracowano jej mocniejszą odmianę Mark II, w której zastosowano głowicę Red Snow. Baza w Waddington otrzymała 24 bomby Yellow Sun Mark II, które były przeznaczone do wykorzystania na samolotach Vulcan B-1. Podobną liczbę skierowano także do bazy w Huntington, gdzie stacjonowały samoloty w wersji B-2. Po czasach, gdy w tamtejszej bazie stacjonowały walianty, pozostały tam także bomby Red Bird o mocy 15 kg, jednakże te były przeznaczone głównie do wykonywania uderzeń atomowych o charakterze taktycznym. I chociaż mogły być przenoszone przez samoloty wulkan, to jednak traktowano je jako rozwiązanie awaryjne. Jednocześnie Brytyjczycy nieustannie podejmowali kolejne działania w celu przeprowadzenia modernizacji posiadanej floty swoich samolotów wulkan. W 1963 roku flota brytyjskich wulkanów została zmodyfikowana do wersji B1A przez montaż standardowego wyposażenia walki radioelektronicznej, w takiej samej wersji jak ta, która została zastosowana w nowszym wariancie B2. I tutaj siły V później zostały dzięki tej modernizacji przydzielone do współdziałania z oddziałami NATO, gdzie otrzymały nowe zadania w ramach planów uderzeniowych Paktu Północnoatlantyckiego. Zgodnie ze zobowiązaniami, które przyjęli na siebie Brytyjczycy, wulkany miały się znajdować w pełnej gotowości do przebazowania z baz położonych na terenie Wielkiej Brytanii na Bliski Wschód. Był jednak jeden drobny problem. Otóż takie przebazowanie miało miejsce tylko raz. W ramach realizowanej przez Royal Air Force operacji Profiteer w latach 1959-1960 wydzielone eskadry latające na bombowcach wulkan B1 zostały skierowane na lotniska w Butterworth i Changi. W czasie, gdy jednostki wulkanów stacjonowały na tych lotniskach, ich podstawowym zadaniem miało być atakowanie i zwalczanie oddziałów komunistycznej partyzantki działającej na Malajach. Piloci i załogi dość długo czekali na rozkaz do rozpoczęcia działań bojowych, ale ten nigdy nie nadszedł. Obawiano się bowiem, że może to zostać uznane za zbyt daleko idące zaangażowanie się sił brytyjskich w walki z komunistami. No i później tego przebazowania na Bliski Wschód nigdy nie przećwiczono na większą skalę. Samoloty Vulcan nie mogły być jednak wykorzystywane przez brytyjskie lotnictwo w nieskończoność. Około 1966 roku zaczęło się stopniowe wycofywanie samolotów ze służby. Na pierwszy ogień poszły modernizowane kilka lat wcześniej samoloty w wersji B1A, które uznano za maszyny przestarzałe. Ich miejsce zaczęły zajmować samoloty w wersji B2, które kierowano do Waddington. 10 stycznia 1968 roku, ostatnia maszyna B1A została wycofana ze służby. Jednocześnie zaczęto poszukiwać nowego uzbrojenia, które mogłyby przenosić samoloty wulkan. Jednym z nich były pociski Blue Steel, które generalnie rzecz biorąc były całkiem niezłym pomysłem, ale nie zostało to do końca wykorzystane i zrealizowane. Pierwsze działania podejmowane w celu wprowadzenia pocisków Blue Steel na samoloty Vulkan miały miejsce w 1962 roku, gdy wulkany osiągnęły wstępną gotowość operacyjną do wykorzystania pocisków Blue Steel. Operacje z tymi pociskami przenoszonymi przez specjalnie przystosowane samoloty w wersji B-2A. Koncentrowały się wokół bazy w Scampton, gdzie w 1962 roku stacjonowały 27, 83 i 617 Dywizjon. W latach 1969-1970 nastąpiła generalnie rzecz biorąc poważna zmiana w dotychczasowej eksploatacji samolotów. Przeprowadzono wymianę uzbrojenia i Anglicy doszli do wniosku, że jednak wrócą do stosowania bomb swobodnego spadku WE-177B. Jeśli chodzi o wykorzystanie pocisków Blue Steel, to trzeba powiedzieć sobie otwarcie: ich wykorzystanie było dość problematyczne. Począwszy od 1962 roku, wyglądało to tak, że załoga bombowca, który miał wykonać lot alarmowy z tymi pociskami, siedziała w samolocie i czekała na sygnał do startu przez kilka godzin. Załoga bombowca miała w przypadku ogłoszenia alarmu wystartować w ciągu 57 sekund. W sumie w Skempton było 26 wulkanów zdolnych do przenoszenia pocisków Blue Steel. Pocisk ten posiadał zasięg 185 km i rozpędzał się do prędkości 2,3 Macha, co miało spore znaczenie, gdyż można było dokonywać odpalenia pocisków spoza zasięgu nieprzyjacielskiej obrony przeciwlotniczej pociski te posiadały głowicę reczną jednakże od samego początku nie budziły przesadnego zachwytu po stronie władz brytyjskich które po kilku latach zaczęły ponownie wyznawać zasadę że najlepszym rozwiązaniem jest tradycyjna bomba atomowa właśnie wówczas powrócono do stosowania bomb we 177 b jednakże nim to nastąpiło pierwszym dywizjonem który zaczął Wykorzystywać pociski Blue Steel na większą skalę był 617 Dywizjon, no i właśnie ten Dywizjon uczestniczył w testach pocisków, które przeprowadzono na poligonie w Woomera w Australii. Z końcem 1964 roku podobne uzbrojenie zostało przyjęte także w 27. i 83. Dywizjonie, które stacjonowały w Wittering, skąd operowały także Wiktory B2 z 100 i ze 139. Dywizjonu. Jeśli chodzi o pociski Blue Steel, no to największy problem, jaki z nimi był, no to ich złożona historia. Były one opracowywane bardzo długo. Sam projekt rozwoju pocisków pochłonął olbrzymie pieniądze i Brytyjczycy liczyli, że kiedy one w końcu zostaną dokończone, to będzie można z nich korzystać przez co najmniej kilkanaście lat. No ale tutaj pojawił się pierwszy duży problem, ponieważ w momencie, kiedy prace były bardzo zaawansowane i nie można ich było tak po prostu przerwać, no to właśnie wtedy wyszło na jaw. Że znacznie lepsze uzbrojenie tej klasy jest w posiadaniu chociażby Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych. W tej sytuacji pociski Blue Steel były wykorzystywane jeszcze przez kilka lat, po czym w 1970 roku wykonano ostatnią misję z wykorzystaniem pocisku Blue Steel. Zadanie to przypadło w udziale 617 Dywizjonowi. Samoloty Vulcan były później wykorzystywane przez Brytyjczyków jako samoloty bombowe jeszcze przez co najmniej 20 lat. Ostatnie maszyny używane w charakterze typowego samolotu bombowego służyły w jednostkach Royal Air Force do marca 1984 roku. Już pod koniec swojej służby samoloty Vulcan zdążyły się załapać jeszcze na wojnę o Falklandy, ale to już zupełnie inna historia, o której jeśli pozwolicie, porozmawiamy sobie innym razem. Dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowania. Jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów. Za pośrednictwem YouTube'a, Wirtualnej Kawy i do którego link znajduje się w opisie. Poza YouTube'em znajdziecie mnie także w serwisie Odyssey. A ja chciałbym jeszcze serdecznie podziękować i pozdrowić wszystkich patronów i widzów wspierających. Grabka. Ryca Dariusza Kołodziejskiego, Krzysztofa Jakraka, Andrzeja Rada, Adama Magałkę, Tomasza Sokolnickiego, Holigut Trauzersa, Łukasza R., Roberta Banacha, Tomasza M., Tomasza K., Medzis Smith, Józefa Paliweca, Lukę G., Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Artura, Adama G., Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mroszka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotra Rutę, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pan Sana i Henę Agli'ego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć i czołem!